Jak zmienić dane firmy w taxeon? Zmieniłeś adres siedziby swojej firmy? Postanowiłeś zmienić jej nazwę? W tym filmie pokażę, w jaki sposób można edytować dane Twojej działalności gospodarczej tak, by na generowanych dokumentach, m.in. na fakturach, raportach czy deklaracji VAT7 lub VAT7K, były one wyświetlane prawidłowo. Aby zmienić wprowadzone dane firmy, Należy przejść do sekcji ustawienia w prawym górnym rogu obok adresu e-mail. Po wybraniu tej opcji, pojawią się pola, w które wprowadzałeś dane, zakładając konto w Taxeon. Możesz dokonać wszelkich potrzebnych zmian w nazwie Twojej firmy, danych właściciela itd. W obszarze zatytułowanym Pozostałe możesz także edytować dane adresowe firmy. Pamiętaj, bardzo ważne jest to, byś wprowadził tu dane zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ program będzie używał tych danych, gdy będziesz na przykład wystawiał fakturę lub generował deklarację VAT-7 lub VAT-7K, jeżeli oczywiście jesteś płatnikiem podatku VAT. Po wprowadzeniu zmian zapisz je poleceniem zapisz widocznym na dole tej sekcji. I gotowe. Program będzie zamieszczał zmienione dane na nowo tworzonych dokumentach. Co ważne, Twoje dane firmowe nie ulegną zmianie na dokumentach, które stworzyłeś wcześniej. Dziękuję za uwagę.